Czym jest miłość? To tak jak jedna osoba zakocha się w drugiej. Masz takie uczucie w sercu, że lubisz. Serce czują, że takie pobudzenie. Że się kogoś lubi. Taka bliska osoba, że z nią zawsze można spędzać czas. Aha. I smutne chwile. Na przykład jeśli kochasz się tylko dlatego, na przykład, że jest bogata albo ma pieniądze, no to już jest raczej nie warta miłość. Co zakochani robią ze sobą razem? Na randki chodzą. Wiedzają różne rzeczy. Na placyku można usiąść i porozmawiać o czymś. Chodzą za rękę. Czasami się spotykają w kawiarni. Idą na randki i tak dalej. Co to znaczy i tak dalej? Jak się to nazywało? Może się całują i tak. Przytulają się. Całują się. Jak można okazywać uczucia drugiej osobie? Pomagać, dać jej jakieś kredki, które potrzebuje. Na przykład można pomóc, jak jest jakaś staruszka, na przykład babcia i nie może umyć garków, jest trochę starsza i ten to można za nią umyć garki. Zagrać dla kogoś jakąś piosenkę, dać jakieś zabawki. Kwiaty, czekoladę. Gdzie można iść na randkę ze swoim ukochanym albo ukochaną? Nad morze. Do pizzerii. A dlaczego akurat do pizzerii? Bo ja lubię pizzę. Na dwa do spady. W barku, w parku, wszędzie. Do kina albo na spacer. Można pójść do kina, ale takie bardziej miłosne to jest na przykład nad rzekę, nad łódkę albo do restauracji. Do klubu. Do klubu? I co tam można w tym klubie robić razem? Uczyć. I pić drinka. A jak wyglądałby twój wymarzony chłopak? Ja nie lubię chłopaków. Przystojny. Bez okularów. Żeby lubił pizzę. By zawsze pomagał i by rozmawiał chętnie. No, żeby na 100% był szczery ze mną. No i żeby też mnie kochał za to, kim jestem, a nie, że mam pieniądze. Raczej teraz bym nie chciała mieć chłopaka. Byłaś już kiedyś zakochana? Dwa razy. No i co to jest za uczucie? Miłe. No i tak jest z tą miłością. Love is all you need. Love is all you need.